Teraz spróbujemy wejść do środka. Zastanawiam się, czy będzie otwarte. Wygląda na zabezpieczony, ale Pepol zawsze znajdzie jakąś dziurę. O kurde, wózek inwalidzki na samym wejściu. Mamy wejście do środka. Już od bardzo dawna nieczynny gabinet stomatologiczny, posiadający bardzo dużo wyposażenia z tamtych czasów. Zaraz sprawdzimy, czy naprawdę zostało tutaj dużo ciekawych artefaktów. O, tutaj już coś jest. Kurde no, tak jak mówiono, że bardzo dużo sprzętu tutaj zostało. W tym przypadku wszystko się zgadza. Tutaj złom, kable. To chyba nie było wyposażeniem. O kurde. Zobaczcie to. Witajcie w bardzo starym, opuszczonym gabinecie stomatologicznym. Jak widać, protetyka na najwyższym poziomie. Odlew. Kurde, ale sprzętu. Widać tutaj kalendarz, ale nie ma daty. Który to jest rok? Zobaczcie, ludzkie zęby. Sporo tego zostało. Nie wiem, czy tutaj dalej się da iść. Nie. Tutaj mamy tylko jakieś maszyny. Pełne szuflady protez. Też jakiś sprzęt, ale nie mam pojęcia, co to. Idziemy dalej, zobaczymy, czym nas jeszcze zaskoczy ten gabinet. W szafie też jakieś rzeczy, ale to bardziej chyba do remontów. O kurde, chyba dopiero się zaczyna. Teraz w którą stronę iść? Dobra, zacznijmy od tej strony. Tu jakieś wypasione mebelki. O kurde. Zobaczcie to. Czuć zapach dentysty. Zobaczcie, jaki sprzęt. O kurde. Skalpel.
i sprzęt, którego nikt nie lubi, do pozbywania się zębów. Tutaj mamy protezę. O kurde. Do borowania. Do wiercenia dziur. O Boże. A tutaj ludzkie zęby. Różne wiertełka. Powiem wam, że w takim gabinecie wypasionym jeszcze nie byłem. O kurde. Zobaczcie, że tutaj praktycznie wszystko jest. A nadal nie wiemy, kiedy został opuszczony ten gabinet. O, tu jaki ładny sprzęt. O kurde. Maszyna do pisania. Jakiś magnetofon szpulowy. I bardzo dużo leków. Hej! Kurde, przestraszyłem się. Ktoś tutaj wlazł. Zobaczcie ten stół. Mega stary. Dobra, idziemy zwiedzić resztę pomieszczeń. Mam nadzieję, że są tak widowiskowe jak to. Tutaj kolejny fotel. Być może robiono tutaj jakieś inne zabiegi. Chociaż tutaj się skupiano właśnie na protetyce. Leczenie zębów i tego typu właśnie zabiegi. Ale jak zauważcie, że tutaj sprzęt kilkadziesiąt lat do tyłu jest. Musimy znaleźć gdzieś datę, kiedy został opuszczony ten obiekt. Jestem przekonany, że było to bardzo dawno temu. I cały czas towarzyszy mi zapach dentysty. Zamknięte. Dobra, idziemy na górę zobaczyć.
zejdziemy na górę. Później zejdziemy na dół. Coś ludzie przyszli. Dobra. Czas na pierwsze piętro. Nie wiem, od czego zacząć. Tutaj już jest chyba dom właściciela, tak. Witajcie w domostwie właściciela gabinetu. Zobaczcie, zielony marmur. Ale piękny stół. Ta szafeczka. Kurde, naprawdę wypas. Nieczęsto się spotyka takie wypasione domy. Weszliśmy do części mieszkalnej, więc na pewno będzie ciekawie. Tutaj salon. Piękne krzesła w stylu Ludwika XVI. Lampę już ktoś rozwalił, szkoda. Tutaj też marmur. Całkiem fajna sofa. Dobra, teraz tutaj wejdziemy. Sypialnia. Ale też już rozszabrowana troszkę. Szkoda. Takie zachowane miejsca. A tutaj co? Kuchnia. Kuchnia też całkiem spoko. Wszystko przetrzepane. Ale widać, że niedawno ktoś musiał odkryć to miejsce. Z tego powodu, że tyle rzeczy jeszcze zostało. Bo to niewiarygodne, żeby tyle rzeczy jeszcze zostało. Wielki prysznic. Toileta. Tu chyba byliśmy wszędzie. Idziemy piętro wyżej. Bardzo mnie cieszy, że tutaj przyjechałem. Byłem pełen obaw, czy jeszcze miejsce będzie dostępne. Okazuje się, że wejście jest bardzo proste. Jakaś makieta. O kurde. Jakiś fan pociągów stworzył własną makietę. Oczywiście już ktoś musiał zniszczyć. Szkoda. Z każdą minutą zaskakuje mnie to miejsce. Oczywiście pozytywnie.
Sypialnia. Może ścianka. Wszystko się rozpada. Czas zrobił swoje. I trochę też ludzie się przyczynili do tego bałaganu na pewno. Dobra, tu byliśmy. Jest jeszcze wejście na strych. Bardzo mnie to cieszy. Zaraz wejdziemy. Z czego to drzwi? Na pewno nie współczesne. O kurde. Jaki wózeczek. Taki minibar. Telewizor jeszcze się zachował. Ale okno wygląda na dość nowe. Albo byli o tyle do przodu. Teraz tak, czy tutaj byliśmy już? Tu jest szafa, okej. I kolejna kuchnia. Alkohol. Brzmi zachęcająco. O kurde, jaka kuchenka gazowa. Z czego to jest? I kolejna toaleta. Już z ładunkiem. Płyty się oderwały. Gdzie tu był ten strych? Jest, to jest wejście na strych. O kurde, podłoga się załamuje, kierownica, strych również może być ciekawy, zważywszy na wszystko co tutaj dzisiaj widzieliśmy, naprawdę może być fajnie. O kurde, powiem wam, że tutaj jest bardzo dużo części jakiegoś starego samochodu. Obstawiam, że części są bardzo cenne. Zobaczcie. Drzwi, zderzaki, nadkola. Kurde, dla jakiegoś kolekcjonera jest tutaj mnóstwo kasy. Sal 1100. Nie wiem co to. Nie znam się na tyle na samochodach, żeby zorientować się z czego to jest. Kierownice. Zobaczcie ile tutaj tego jest. Mam nadzieję, że ta niesamowita kolekcja nie zniknie stąd szybko. A tutaj właściciel kliniki.
Dobra. Moi drodzy, 20 minut filmu nagrane. Mam nadzieję, że ten czas nie jest stracony i widzimy się na kolejnej eksploracji. Ja się już zawijam. Na razie trzymajcie się i do zobaczenia.